Siemaneczko, witam wszystkich, nagrywam tego typu filmik, bo dostaję bardzo dużo pytań na swoich live streamach. Jak wygląda twoja szafka, jak wyglądają twoje ustawienia, więc dzisiaj pokażę wam wszystko, co jest związane z moim kontem Fortnite. I na końcu tego filmiku będzie giveaway. Wszystkie szczegóły będą na końcu, więc zostańcie do końca. No i co, lecimy. Dobra, to jeszcze tak na szybko, klikacie w sklep z przedmiotami, wesprzyj twórcę i wpisujecie kod polski E, myślnik sport w swoim sklepie, wszystko z dwóch. No i co? Teraz lecimy naprawdę. Dobra, no to lecimy po kolei wtedy. Karnet bojowy. To nie takie ważne, już mam setkę, więc... na wyzwania zostały mi tylko 3 tygodnie. To się zrobi. No dobra, to lecimy od razu do szafki, nie będziemy tutaj zamulać. I co? W szafce mamy... zratowanie świata, rycerz. Skull Trooper kupiony. Teraz nie mam... nie mam tego starego Skull Troopera. Jest elitarna agentka. Na pewno fajny skin. Co my tu jeszcze mamy? Astronautkę białą. Skull Trooperkę. Taki skin. Piłkarkę. Na jeden z moich ulubionych skinów. Razem z tym. Więc to było na tyle. I większość z tymi skinami gram. Z tymi zielonymi tutaj. Wszystkimi co widzicie. No i z piłkarką tutaj. Elitarną sobie czasami zagram. Teraz przechodzimy do czerwonych skinów. To był pierwszy skin, który kupiłem na tym koncie. To było już bardzo długo temu. Gdzieś z 10 miesięcy prawie, może. Coś takiego. Później John Wick jest. Z jakichś ciekawych. Jest Omega na full. No. Jeszcze plecaki nie. Bo na dole coś jeszcze jest. Ale nic ciekawego tu nie ma. Tak, jest rdzawy Lord. Może jeszcze... o. Specjalista, jakiś astronaut. A i ten jest jeszcze astronaut. Ciemny Voyager. I oczywiście skiny z ratowania świata. To już widzieliście. No i co? I to było na tyle. Macie moje skiny. Lecimy dalej. Lecimy sobie na plecaki. Pelerynka. Fajna pelerynka. Ta tarcza tak średnio. To jest... o. To może być fajne czasami. Ta tarcza oczywiście jest spoko. Tym jeszcze nie grałem, to nie wiem. To jest fajne. Plecak, plan zapasowy, to jest od Twitch Prime Packa pierwszego. O, tym, to jest bardzo fajny plecak. To powinien być też kilo w moim zdaniem, że tak go wysuwać jak miecz, wiecie, takie pik, pik. No. Skrzydełka. Drugie skrzydełka. I różne plecaki za eventy. Tort. Kevinek. O, i ten plecak. Możecie go mieć, ale możecie też go nie mieć, bo kiedyś był za darmo. Za darmo był w sklepie dostępny. Ten oto plecak. Przez to, że serwery były jakiś czas offline i dali nam taki plecak, za darmo można było go odebrać w sklepie przez 2 dni chyba. Ale to już było dość dawno, z tego co pamiętam. No i to były plecaki. Idziemy sobie do kill-offów. Tu mam zaznaczone na ulubione. Z tymi, którymi gram najczęściej. Ten jest fajny, bo w ogóle żadnego dźwięku nie daje. Na przykład porównajcie sobie to z tym. No właśnie. I to. Toporek orbitalny trzeciego sezonu. No i to też również trzeciego. I więcej już tu nic nie ma takiego fajnego. Ten jest oczywiście też trzeciego. Ten jest Twitch Prime Packa też pierwszego, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak, no. A, lotnie parasolki. Kupiłem... tylko chyba 3 lotnie kupiłem. W całym tym. W całej karierze tutaj. Tego kupiłem. Piracka bandera. Bo jest taki fajny, taki... minimalistyczny. Tu macie tylko taką tą. O. Od kruka lotnia. Też jest fajna. Te skrzydełka fajne. I rakieta. Nie wiem czemu ją kupiłem, ale kupiłem. I z trzeciego sezonu na pewno jest ten. Od John Wicka. Lotnia. Samochód. I za ratowanie świata. Parasolka. Z czwartego. Z piątego. Z szóstego. Z trzeciego. Drugiego nie mam, bo nie wygrałem gierki wtedy. I
No i co? Lotnie. Jakieś. Nie użyłam nic innego oprócz tego płomienia, więc. Nie będziemy tutaj więcej czasu tracić. Emotki też. Nie, emotki nie jarają za bardzo. Używam, żeby wkurzyć przeciwników czasami takich. To jest z drugiego sezonu, a no i jakiś robot. Na pewno te dwie są fajne emotki. I co, przechodzimy teraz do dalej sklep. Pamiętajcie o polski e-myślnik sport w sklepie. Wszystko z dużych. Bym bardzo wdzięczny, jak wpiszecie. I kariera. Kariera. Lecimy profil. Profil, konto jest, ma 376 poziom. Zwycięstwa solo 754. Tu macie pierwsze dziesiątce i w pierwszej 25. Pary. Nie gram za dużo duo i składów. Tak to się prezentuje. I co, lecimy teraz ustawienia. Ustawienia tak. Na pewno rozdziałki. To nie jest moja prawdziwa rozdziałka. Wziąłem tylko to na potrzeby odcinka. A teraz dwie rozdziałki pokażę wam się na ekranie. No i z tymi dwoma rozdziałkami gram sobie. Raz tą sobie zagram jakiś długi czas. Później, żeby sobie odświeżyć grę, gram drugą. Tak, żeby wiecie, takie odświeżenie, nie wiem. A na obu mi się gra nawet spoko. Nie gram na 16 na 9, bo nie wiem, dziwnie mi się gra. Nie jest gra taka płynna, wiecie o co chodzi. Tak było w CS-ie. W CS-ie też nie grałem 16 na 9, tylko grałem jakieś tam inne rozdziałki, bo po prostu 16 na 9 dla mnie nie było takie płynne. Nie wszystko chodziło tak fajnie jak na na tych mniejszych rozdziałkach, tak? Odległość widzenia tylko na epickie, a reszta wyłączone. I jakość tekstur niska, efektów wszystko na nisko, żeby jak najwięcej FPS-ów można było wycisnąć. Oś myszki, oś X 16, oś Y 12. Tryb streamera wyłączony. I tutaj co bym chciał pokazać, turbo budowanie oczywiście na włączonym. Co tu było? Jest. Ustawię przedmioty jednorazowe po prawej stronie. Musicie mieć włączone, bo wtedy od razu wam się na przykład jakieś potki na prawą stronę przerzucają. Więc to jest naprawdę fajna opcja, żeby mieć odpaloną. Nvidia wyłączone mam. Nagrywanie powtórek odpalone, ale Nvidia nie. Jasność mam 0,67. Nie wiem czemu, tak sobie kiedyś ustawiłem i do teraz mam. Nie pytajcie mnie dlaczego to mam, ale już od dawna to mam, sobie tak ustawiłem i tak zostało. Głośność tutaj jest nieważne. Tryb altenisty jest wyłączony. No i co? Moje ustawienia mogę wam pokazać tutaj. Lecimy po... Na takie... Będę powoli leciał. Pole broni 4, 5, ZX. Ściana, mysz boczna 4. Schody, mysz boczna 5. Tak to się nazywa w grze. Podłoga F, dach Q. No i pułapkę odpalam na T. F5 to nie, ale na T się odpala. Odpalałem się pułapki, wiecie o co chodzi. No. Na prawo ulepszenie na V. Edycja G. Wybór wyposażenia pułapki T. No właśnie, to było to. No i nic tu nie ma chyba więcej ciekawego, tak mi się wydaje. Emotka na B. Pokaż mapy na M i ekwipunek na tab. Push to talk na Y. Dobra. No i to chyba było wszystko, co bym miał wam pokazać tu na moim koncie. Chyba wszystko pokazałem. Jeszcze wam powiem o giveawayu. Prawie zapomniał. Giveaway. Subskrypcja na kanale z dzwonkiem. Like pod tym filmem. Pisanie kodu. Polski e-myślnik sport w sklepie i możecie napisać komentarz ze swoim nickiem Fortnite. Ja wam wtedy dodam. Ja na przykład wiecie ściemniacza, kupuję jako prezent, ja kupuję jako podarunek, wybieram wasz nick, tak wybiorę was z komentarzy, dodam, akceptujecie, pyk, klikam wasz nick, kontynuuję, wysyłam wam. No i proste. Będę kontrolował na wspierany twórca, czy będzie polski e-sport, więc wpiszcie go. Będę bardzo wam dziękował za to. I co? Widzimy się na live streamach. I to chyba było wszystko. Jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, odpowiem. Jak chcecie więcej odcinku, jakieś Q&A albo coś, też piszcie. No i co? Żegnam się i na razie.